Kamiński i Janusz Kukuła, przewodniczący, spośród 69 nadesłanych prac wyłonili 5 zwycięskich utworów. Panią Karolinę Grabowicz-Matyjas, Wojciecha Przoniaka, proszę na scenę o odczytanie werdyktu jury i ogłoszenie wyników konkursu. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. To prawdziwy zaszczyt być w takim niesamowitym gronie podczas tak wyjątkowej uroczystości. Proszę Państwa, pod słowem emigracja kryje się człowiek, kryją się jego emocje, kryją się jego decyzje, kryje się nowe życie, które rozpoczyna gdzieś jego porażki i sukcesy. Muzeum Emigracji w Gdyni jest taką instytucją, która chce opowiedzieć o tychże emocjach i o tych ludziach, którzy wyjeżdżają. Mieścić się będzie w niezwykłym budynku, w Dworcu Morskim, z którego setki tysięcy ludzi wyjeżdżały w dwudziestoleciu międzywojennym. Wyjeżdżały na legendarnym Batorym, stamtąd wyjechał Witold Gombrowicz. Tam kończyli swoją przygodę z krajem i rozpoczynali przygodę z emigracją. Chcemy opowiedzieć nie tylko o historii, chcemy opowiedzieć również o współczesności, tego głosu nowego, tego spojrzenia dość świeżego bardzo potrzebujemy. Chcemy troszeczkę przełamać stereotypy myślenia o emigracji. Chcemy powiedzieć, że emigracja może również być innym, pozytywnym doświadczeniem. Ale jak diametralnie różne są te odczucia, jak diametralnie różna jest emocja, która krąży wokół tego tematu, pokazały właśnie słuchowiska nadesłane na ten konkurs. Będziecie Państwo mieli szansę usłyszeć 5 nagrodzonych, 5 wyróżnionych słuchowisk. Wszystkie one zostaną zrealizowane począwszy od stycznia. Gorąco zachęcam do wysłuchania ich na antenie radiowej Trójki. Zapraszam na scenę laureatów. Zapraszamy laureatów, panie Annę Nasiłowską, Magdalenę Wleklik i Hannę Kowalewską. Oraz panów Piotra Słowotko i Damiana Słowioczka. Bardzo proszę. Zapraszamy do nas pana Piotra Słowotko, laureata pierwszej nagrody za scenariusz Stella. Felicja, panie Wojciechu. Ja nie chciałbym tutaj przedłużać. Sama gratulacje. Mogę tylko króciutko powiedzieć, że w sumie te przysłane do konkursu opowiadania to były losy ludzkie. I lepiej i gorzej wypowiedziane czy zapisane na papierze, niemniej jednak dla człowieka, który choć raz był za granicą i widział Polaków w różnych sytuacjach. Myślę, że to jest taki bardzo mocny, emocjonalny moment, w którym człowiek musi, chce, może opuścić swój kraj. Są różne motywacje. Tu byliśmy zgodni wszyscy, że te obrazy lepiej czy gorzej naszym zdaniem przedstawione były takim bardzo wzruszającym dowodem cierpienia ludzkiego. Są modlitwy różne,
a są również są modlitwy za emigrantów. Więc myślę, że nie chcę tutaj kończyć czy wprowadzać takiego tonu smutku, ale myślę, że całe jury przeżyliśmy takie, czytając te wszystkie prace, bardzo mocne jakby momenty. W kolejnym tę pierwszą nagrodę gratuluję Państwu, Panu serdecznie, no oczywiście wszystkim Państwu. Za scenariusz Niewysłane listy. Trzecia nagroda dla pani Anny Nasiłowskiej i Magdaleny Bleklik za scenariusz Agent Wolności. Dwa wyróżnienia dla pana Macieja Wojtasa za scenariusz 12 miesięcy, czyli scenariusz z bajki. Oraz wyróżnienie dla pani Hanny Kowalewskiej za scenariusz Jeden listy poranek. Dziękujemy serdecznie. Pan Wojciech Przoniec w asyście schodzi ze sceny. Dziękujemy bardzo.